Maciej Wolny, witam państwa serdecznie na antenie telewizji w Polsce.pl w naszej porannej rozmowie i serdecznie witam mojego i państwa gościa, którym jest pani profesor Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna. Pani profesor, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy sobie, pani profesor, o tym, co na lewicy słychać, bo trochę się na lewicy rzeczywiście dzieje w kontekście politycznym przede wszystkim, bo Sojusz Lewicy Demokratycznej, choć przestał formalnie istnieć po połączeniu z partią Wiosna i utworzeniu tej nowej lewicy, no to czy to oznacza rzeczywiście, że SLD z polityki odeszło? Bynajmniej, bo Sojusz może rzeczywiście znika, ale pojawiło się Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej. Jest pani profesor w to stowarzyszenie zaangażowana, choć nie jest założycielką, i to od razu na początku też zaznaczamy, ale chcę zapytać pani profesor, kto jest tutaj podróbką, czy który z podmiotów jest podróbką, czy nowa lewica jest podróbką Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej jest podróbką nowej lewicy, albo jeszcze jakoś inaczej, bo kilka takich zarzutów się pojawiło. Sekretarz generalny nowej lewicy Marcin Kulasek pisze: to co robią założyciele koła PPS, to zwykłe podszywanie się pod znaną markę, tak właśnie bywa z podróbkami, tą sprawą zajmują się prawnicy, najpewniej i wszystko skończy się w sądzie, bo PPS-owskie podróbki nie mają praw, które sobie przypisują, choć podróbki mogą się wydawać z pozoru atrakcyjne i z wyglądu przypominają produkt, pod który się podszywają, to jednak zawsze są gorszej jakości. Pani profesor odpowiedziała w takim liście: wasza, a właściwie czarza z tego partia, ma słabe notowania, bo jest tylko marną podróbką dawnego Sojuszu. Pani profesor, kto tu jest podróbką w każdym razie? To znaczy, oczywiście podróbką Sojuszu jest prywatna fundacja, którą założył Czarzasty, Kulasek i Żukowska. To jest podróbka, ponieważ bez zgody władz jeszcze istniejącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej użyli nazwy Sojusz Lewicy Demokratycznej dla prywatnej fundacji. No i teraz mają pretensje o to, że kiedy Czarzasty zawłaszczył partię, sprywatyzował partię, w nowej lewicy panuje nepotyzm, w nowej lewicy nie ma demokracji, została całkowicie zniszczona. No i bardzo wielu członków SLD odeszło i już do tej nowej lewicy nie chciało wstąpić, a jeżeli nawet początkowo wstąpiło, to po kongresie, który był absolutnie niedemokratyczny, bo 24 tysiące członków SLD miało 500 przedstawicieli i 500 członków Wiosny, czy tam 600 miało 500 przedstawicieli, no więc tak demokracja... Proporcje nie zachowane. Tak, a więc było to wrogie przejęcie i w związku z tym, no na przykład w Gdyni, gdzie było 140 członków w SLD, to kiedy wraz ze mną odeszła zdecydowana większość, zostało 30 członków i tak jest w całej Polsce. Tutaj przewodniczący Czarzasty twierdzi, że SLD ma kilkadziesiąt tysięcy członków. No miało 16 tysięcy, tyle brało udział w wyborach bezpośrednich szefa partii. No niestety źle wybrało Czarzastego i teraz podchodzili. W związku z tym oczywiście partia skurczyła się w sposób niewyobrażalny. A ile osób odeszło, pani profesor? No, jak mówię, ja na podstawie Gdyni to mogę powiedzieć, że ze 140 zostało 30, no to można sobie policzyć. Oczywiście nie wszędzie takie proporcje muszą być, ale myślę, że będzie zjazd właśnie SLD, czyli Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej, już w czwartek w Warszawie. 25 czerwca, o ile się nie mylę. Tak, w piątek na Śląsku, później będzie również w województwie lubuskim, w kolejnych województwach. No i tam rzeczywiście przychodzi na te zjazdy dużo więcej osób niż na zebrania nowej lewicy. Przecież jak w Warszawie były wybory,
no to była wręcz kompromitacja, bo prawie nikogo nie było. Pani profesor, a z czego to wynika? Bo to też ciekawy wątek, że ci działacze, którzy budowali to, tak ujmijmy, może też w cudzysłów, Sojusz Lewicy Demokratycznej, teraz z tej nowej lewicy po prostu odchodzą. Jaki to jest sygnał też dla samego Włodzimierza Czarzastego, który teoretycznie chciał budować coś nowego na tych starych fundamentach, a tu się okazuje, że te stare fundamenty gdzieś tam po bokach się rozsypują. No to jest przede wszystkim sygnał, że on powinien odejść, dlatego że większość, zdecydowana większość członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej była jak najbardziej za połączeniem z Wiosną, dlatego że uważaliśmy, że to będzie taki zastrzyk świeżej krwi i że to bardzo dobrze, że dołączy do nas ugrupowanie Roberta Biedronia. Natomiast no, chcieliśmy, żeby to się odbyło po prostu na uczciwych zasadach. To naprawdę sytuacja tych członków SLD, którzy odchodzą, to jest dokładnie taka jak moja. Ja bym nigdy nie odeszła z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partii, którą współtworzyłam 22 lata temu. Byłam patriotką SLD, chyba jako jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza, użyłam tego określenia. I właśnie takich patriotów SLD jest bardzo dużo i oni nie chcą być w partii, która stała się prywatnym folwarkiem Czarzastego, dlatego odchodzą i tworzą Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej. A to stowarzyszenie to tak na złość właśnie Włodzimierzowi Czarzastemu i Robertowi Biedroniowi? Nie, no ale jak się mieli nazwać ludzie, którzy właśnie odeszli z Sojuszu Lewicy Demokratycznej? No Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, bo takim stowarzyszeniem jesteśmy lewicowi, jesteśmy demokratami. Natomiast w Polsce jest oczywiście kilkadziesiąt organizacji, które mają skrót SLD i to jakoś nikomu do tej pory nie przeszkadzało, więc nie wiem skąd ten paniczny strach przed naszym skrótem SLD. Może przed wewnętrzną konkurencją, pani profesor? No, my nie stanowimy konkurencji, my po prostu gromadzimy się wspólnie z tymi wszystkimi, którzy zostali w 2019 roku w pewien sposób przy układaniu list oszukani, którzy nie zostali mimo rozmów wzięci na te listy. Ostatecznie powstała tylko taka trójporozumienie ze trzech partii. Natomiast no przecież jest bardzo dużo partii. No właśnie choćby moja obecna partia, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy, Inicjatywa Feministyczna, SDPL. Są związki zawodowe, które nie chcą mieć nic wspólnego z partią Czarzastego. Będziemy podpisywać porozumienia o współpracy, będziemy razem, już razem działamy, a to się będzie jeszcze bardziej intensyfikować. A czy nazwę już dla swojego porozumienia, dla takiej koalicji macie, czy nie? Nie, nazwę, no jesteśmy demokratycznym ugrupowaniem, także... Czyli do 25 czerwca musimy poczekać, czy trochę dłużej? Nie, no absolutnie dłużej, dlatego że nazwa to będzie miała charakter nazwy wyborczej, a wybory przecież dopiero za półtora roku. Także Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej jest stowarzyszeniem, nie ma absolutnie zamiaru przekształcić się w partię, gromadzi głównie byłych członków SLD, którzy no, nie mogli pogodzić się z tym, co Czarzasty zrobił z naszą partią. To teraz pytanie, pani profesor, też o waszą przyszłość w kontekście wyborów też wspomnianych przed momentem. Czy wykluczacie kategorycznie jakąkolwiek współpracę z nową lewicą Włodzimierza Czarzastego w tym zakresie? My nie wykluczamy współpracy z żadnym demokratycznym ugrupowaniem i uważamy, że powinna być w ogóle jedna wielka koalicja, gdyż taka daje największą szansę wygrania z PiS-em i odsunięcia PiS-u od władzy. Te informacje, które są rozpowszechniane, jakoby koalicja europejska się nie sprawdziła,
są nieprawdziwe, dlatego że przecież nie było jednej listy Koalicji Europejskiej. Oprócz tego ugrupowanie Roberta Biedronia, Wiosna startowała osobno i uzyskała 3 mandaty. Osobno startowała także, o ile dobrze pamiętam, Unia Pracy i też zdobyła jakiś tam odsetek, około 1 bodajże procenta poparcia. Osobno startowało, no już z minimalnym poparciem, ugrupowanie pana Gwiazdowskiego. Także naprawdę były 4 listy opozycyjne, a nie jedna. Gdyby była jedna, to naturalnie byłby pełen sukces również do Parlamentu Europejskiego, ale tak nie było. No i mówienie teraz, że Koalicja Europejska pokazała, że jedna lista się nie sprawdza, jest po prostu nieprawdą. Czyli tutaj dla jednej listy jeszcze pani profesor szansę widzi, a czy widzi pani tę szansę również we współpracy z Koalicją Obywatelską w kontekście chociażby słów posła Poncyliusza, który jakiś czas temu powiedział o tym, że bliżej mu do wolnościowców, do Konfederacji niż do niektórych skrajnych postulatów, czy postulatów właśnie skrajnej lewicy? Cóż, rzeczywiście poseł Poncyliusz ma mentalność, jaką jeszcze zachował z czasów, kiedy był posłem PiS-u. I naturalnie jest takie prawe skrzydło w Platformie. Natomiast no, Platforma też przecież współpracuje z Zielonymi, z Inicjatywą Polską, współpracuje z Nowoczesną. Także tam są bardzo różne poglądy. No, teraz będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które się zaczyna w środę, obywatelski projekt ustawy o dopuszczalności aborcji do 12 tygodnia. I właśnie przekonamy się, jak będą głosować poszczególni posłowie. No, Donald Tusk zapowiadał, że będą chcieli to wprowadzić, że rzeczywiście dotrzymać tej obietnicy, którą Platforma Obywatelska poniekąd złożyła, ale tak pytanie jeszcze o to prawo... To znaczy ja sądzę, że być może również poseł Kaczyński zmobilizuje przynajmniej część mniej ortodoksyjnych członków PiS-u do poparcia przejścia projektu do drugiego czytania, dlatego że przecież teraz będzie się rozstrzygać nie kwestia, czy ten projekt zostanie uchwalony, tylko czy zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu, czy też przejdzie do komisji. I bardzo byśmy wszyscy chcieli, żeby przeszedł do komisji, dlatego że konieczna jest w Polsce poważna, merytoryczna dyskusja nad dopuszczalnością przerywania ciąży. Pani profesor, to potrzebowalibyśmy na tę dyskusję przynajmniej jeszcze kolejnych 15 minut. Ja chcę wrócić jeszcze do Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej. Kto wyszedł w ogóle z inicjatywą, żeby to stowarzyszenie rzeczywiście powstało? To znaczy my wszyscy, którzy wychodziliśmy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie mogliśmy się zgodzić na to, co się działo w Nowej Lewicy. Myśleliśmy o tym, że trzeba stworzyć jakieś ugrupowanie, absolutnie nie partie, dlatego że no, partie są i jeżeli ktoś z członków dawnych sojuszu chciał wstąpić do partii, to miał taką możliwość. No, jeden z moich asystentów wstąpił do Unii Pracy. Ja, jak wiadomo, jestem nawet wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. A wokół Polskiej Partii Socjalistycznej będziecie chcieli się zgromadzić właśnie w ramach tej koalicji zapowiadanej przez panią profesor? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Będziemy łączyć wszystkie demokratyczne, lewicowe partie. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pewnie jeszcze ten temat wróci na antenie telewizji w Polsce.pl. Bardzo bym chciała, żeby również w Polsce przeprowadzić merytoryczną dyskusję o prawie do aborcji, bo to zupełnie co innego niż aborcja, która jest zabiegiem medycznym. To ja już panią profesor w takim razie zapraszam do tej rozmowy. Szczegóły sobie jeszcze omówimy.
I mam nadzieję, że tutaj też taka debata na ten temat się odbędzie. Zaprosimy kogoś z drugiej strony, być może z Prawa i Sprawiedliwości, może z Solidarnej Polski. No i myślę, że to też będzie ciekawa rozmowa. Pani profesor, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udział w poradnej rozmowie telewizji w Polsce.pl. Dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Miłego dnia. Profesor Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna, była moim i państwa gościem w poradnej rozmowie telewizji w Polsce.pl. To wszystko teraz, ale stawiamy tylko przecinek i za chwilę wracamy z gorącymi pytaniami na naszej antenie.